Witam serdecznie na naszych skromnych włościach po raz kolejny pana Krzysztofa Kanclerza, człowieka orkiestry, można powiedzieć, kierownika zespołu, menadżera i tak dalej, dyrektora sportowego. Te wszystkie funkcje razem w sobie łączy od wielu lat. Witamy serdecznie. Witam. Jak zdroweczko przed sezonem? To już chwileczkę? Pomalutku tak do przodu. Na zdrowie nie narzekamy, pracy sporo, bo tak zawsze przed sezonem i te przygotowania już idą, jak się mówi, w dobrym kierunku i już niedługo pierwsza kolejka. A czy wy już się przygotowujecie też na przyszły sezon? Ja jeszcze nie mówię, że awansowaliście, ale wiadomo, że te zmiany po objęciu drugiej Ekstraligi przez właśnie Ekstraligę postępują. Jak to wygląda? Uważam, że te zmiany będą na korzyść, więc im bliżej tej drugiej Ekstralidze będzie do pierwszej, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, tym lepiej. Uważam, że ten system z GKR-em, PZMOT-em się gdzieś tam wypalił. Dużo tam było takich niuansów, które niekoniecznie zmierzały w dobrym kierunku, natomiast ten kierunek zmiany do Ekstraligi uważam za pozytywny. No dobrze, to zapytajmy o te kryterium ASY, które już za nami w telewizji my widzieliśmy. No, ci, którzy co mieli szczęście, to byli na trybunach oczywiście, a one nie tylko doszły do skutku, ale i było w nich sporo ciekawej walki. No, poza dwoma wyjątkami było prawie brak upadków. No, w pewnym momencie Buczek bardzo chciał nam zepsuć tą teorię. A jak to wyglądało od kuchni, dopięcia tego całego turnieju na ostatni guzik? I czy różniło się od tego garnituru z zeszłego roku, czy to... Nie powiem, zacznę tu od tematu Krzysia Buczkowskiego. Rzeczywiście tam przez moment pachniało troszkę gipsem. Rozpędził się po tej zewnętrznej niezmiernie. Gdzieś tam minął Patryka Dudka, zbliżył się bardzo szybko po tej zewnętrznej do Jarka Hampela i później gdzieś tam musiał już zarzucać ręczny, żeby w Jarka nie wjechać, ale całe szczęście, że umiejętności Krzysztofa są duże i wszystko podołał i wyszedł z tej sytuacji pozytywnie. Natomiast jeśli chodzi o samą organizację, to się dużo nie różniło. No, prognozy pogody śledziliśmy cały tydzień, widzieliśmy, że są niekorzystne, że gdzieś ta pogoda nam nie sprzyja, dlatego tutaj szybka decyzja o położeniu na tor folii. Rozłożyliśmy już w środę wieczorem, zdejmowaliśmy w niedzielę z samego rana od 7-8 sztab ludzi, około 20 ludzi, zdejmowaliśmy tą folię i przygotowaliśmy tor, żeby był przygotowany jak najlepiej, co było widać po kryterium asów, udało nam się, że ten tor był i do ścigania i naprawdę kilka biegów było fajnych, szczególnie taką wisienką na torcie był ten bieg piąty, gdzie Krzysztof Buczkowski z Bartkiem, z Marzlikiem zrobili show i dopiero Mistrz Świata na ostatnim łuku rozstrzygnął to na swoją korzyść, ale bieg bardzo, bardzo fajny i samo ściganie w kryterium uważam też, że dobre. Przede wszystkim też fajnie przygotowane pola startowe, z każdego pola można było tam gdzieś wyjść i coś pokazać, że nie tylko jak w ostatnim Złotym Kasku w Opolu te pierwsze pole gdzieś tam były dużym handicapem, z pozostałych pól się nie dało wyjechać, natomiast w Bydgoszczy te pola były przygotowane zdecydowanie lepiej. To jest ciekawy żużel w tym roku i w ogóle niedawno, że teraz cała czołówka we wszystkich sparingach startuje, w wszystkich turniejach i to takie trochę momenting w głowie robi, bo z jednej strony to jest początek sezonu, tu jeszcze nie ma żadnych dywagacji na temat formy poszczególnych zawodników, co prowadzić, ale też oni i tną się non-stop czasami na tych wirażach, więc ja zapytam może inaczej. Wiadomo, że wielu zawodników jeszcze dopina sprzęt i tak dalej, ale czy na przykład w przypadku szalejących właśnie w tym turnieju, zarówno Buczka, jak i Kaja Huckenbecka, można pokusić się już o jakiś optymizm? Bo rok temu na przykład, kiedy rozmawialiśmy dosłownie przed wtedy kryterium asów, to, no to w końcowej klasyfikacji Bellego i Liager byli na przykład wyżej niż taki Dudek czy Hampel, no ale potem w sezonie bywało już różnie z nimi. Jak to teraz wygląda według pana? A to jest za dużo, do tych wyników też nie ma co przywiązywać uwagi. To zawodnicy najlepiej wiedzą, z jakich jednostek korzystają, jakie silniki mają, więc też nie ma co przywiązywać do miejsca, czy zajęli piąte, szóste, siódme, to już gdzieś schodzi na plan boczny. Ważne, że odbyli dobrą jednostkę treningową i przede wszystkim ścigali się zawodnikami z najwyższej klasy, a więc z Ekstraligi. I naprawdę stawka była wyśmienita, więc zawodnicy gdzieś tam sparowali się z silnymi zawodnikami. No i trzeba uznać, że tutaj nutka pozytywizmu zawiała, bo i Krzysiek Buczkowski, i Kai Huckenbeck wyglądali na tle rywali całkiem pozytywnie, więc trzeba tutaj patrzeć, że ten tor bydgoski na pewno im tutaj leży i miejmy nadzieję, że podobnie będzie na torach wyjazdowych. A jeszcze zostając na chwilkę przy tym turnieju otwierającym sezon żużlowy w Polsce, to proszę powiedzieć, czym się różni plan Deka od folii, bo wiadomo, że ona między innymi uratowała w ogóle to, że ten turniej się odbył. My jedynie co to wiemy, że w skrablach folia ma 10 punktów, a plan Deka 12. A jak to wygląda od strony żużlowej? Z strony żużlowej zdecydowanie wygląda to zwiększa dysproporcja cenowa, bo ta folia zdaje podobny egzamin jak ta plan Deka, natomiast ta plan Deka jest pewnie homologowana i gdzieś o wiele, wiele więcej kosztujemy. Z tej folii na razie korzystaliśmy 3 razy, w tamtym roku 2 razy, a więc na kryterium asów położyliśmy folii, żeby się to kryterium odbyło.
na pierwszy mecz ligowy z Orłem Łódź, również się tam spotkanie odbyło, no i w tym roku położyliśmy przed kryterium ASU, więc 3 razy folia położona, 3 razy zdała egzamin, więc ta folia nam służy, natomiast wiadomo, nie jest to ta plandeka homologowana, która będzie następnego roku wymagana w drugiej ekstralidze, więc tak będzie musiała być ta plandeka zakupiona i na jesień się szykujemy, żeby tą plandekę również zakupić, żeby spełniać wszystkie wymogi, natomiast na folii nie narzekamy, o wiele tańsza, a swoje robi. Ale to jest tak, że pieczątka na folii tworzy plandekę, czy? No tak, nie do końca. I powiem raczej, my stosowaliśmy tą zwykłą folię, taką jak się mówi budowlaną zwykłą folię, położyliśmy gdzieś tego, dobrze to przykryliśmy, połączyliśmy na złączenia gdzieś taśmami, żeby nigdzie nie przemakało, przykryliśmy to kołami, żeby również około, mówię, 2-3 godzin to wszystko trwa, założenie i gdzieś dosyć starannie wszystko założone, żeby to spływało do krawężnika i wszystko się powiodło. Dobrze. Ale jakbym powiedział o cenach, ile kosztuje folia, ile plandeka, to można było się za głowę chwycić. Można się w obi dowiedzieć, ile ta budowlana kosztuje. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, kwestia dokoptowania kogoś do sztabu szkoleniowego była jeszcze otwarta i nierozstrzygnięta, chociaż już tam jakieś przecieki były. W poprzednim sezonie zarówno pan, jak i trener Woźniak mieliście jasno wytyczone kompetencje. Teraz wiadomo, jest was trzech. Jacek Woźniak schodzi zajmuje się już tylko juniorami. W takim razie jak wygląda podział obowiązków między panem a Tomaszem Bajerskim? Ogólnie podział obowiązków jest przez prezesa jasno określony. Gdzieś tam można powiedzieć, że pierwszeństwo we wszystkich tutaj głosach odnośnie toru, czy odnośnie wyznaczania składu, kto z jakim numerem co, to wszystko wyznacza Tomasz Bajerski. Tomek jest za to odpowiedzialny. My gdzieś z Jackiem jesteśmy do pomocy Tomkowi, żeby mu się łatwiej w tym parkingu pracowało. Jacek, wiadomo, tu też rzuca duży wkład na juniorów, a więc tych juniorów lubimy coraz więcej. Do tego jeszcze nowa akcja Akademia Czarnego Gryfa. Ja jako menadżer również tutaj pomagam przy organizacji wszystkich treningów, również meczu, więc teraz mówię, są 3 głowy do pomocy, zawsze gdzieś tam Tomek nas wysłucha, natomiast ostatnie zdanie będzie podejmował Tomek. No właśnie, ta akademia, już rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, o ile dobrze pamiętam, to wspomnieliśmy, też wam się szykują nowe gryfy, już zdały teraz 2 licencje, bodajże, o ile dobrze pamiętam, a jeszcze na rybku jest sporo. Ale jeszcze wracając do tego nowego składu poszerzonego menadżerskiego, wiadomo, że każde przyjście nowej osoby do zespołu niesie ze sobą rozmaite zmiany, więc czy jest coś, czy mógłby się pan z nami podzielić na antenie a propos tego, co zmieniło się w sposobie funkcjonowania drużyny pierwszej, kiedy przyszedł właśnie do niej Tomasz Bajerski? Było dużo rewolucji w zakresie kompetencji, za które jest on odpowiedzialny? Dużo rewolucji, tak bym tego nie nazwał, natomiast Tomek, wiadomo, że też w tamtym roku podróżował na mecze z Davidem Belego, więc też przez to zdążył poznać tutaj sztab trenersko-menadżerski, więc Jacka troszkę poznał, mnie poznał, więc ten wspólny język szybko załapaliśmy i szybko znaleźliśmy. Natomiast mówię, tutaj Tomek na pewno sam jeździł na żużlu, gdzie tam jest osobą, która szybko łapie flow, dobrze Tomka znamy i gdzieś zawodnikami, szczególnie zagranicznymi, tutaj na tej linii Jacek, a zawodnicy gdzieś to troszkę kulało, natomiast tutaj pod względem Tomka to gdzieś wszystko jest w najlepszym porządku i miejmy nadzieję, że to wszystko się przełoży na tor. No dobrze, przejdźmy do tego składu Polonii na ten rok. W zeszłym mieliście mocny skład, taki a propos papieru, który to mówił o tym, że no, jest drugi najlepszy zawodnik pierwszej ligi, czyli Bierę, Belego, który był rok wcześniej najlepszym zawodnikiem tej ligi, Liager, który wracał po przymusowym rozbracie z Rybnika, gdzie wykręcił średnią 2-0, no do tego przed Szczepaniak, który miał być oczywiście game changerem, świetnie obeznanym z tymi torami pierwszoligowymi, no i na deser oczywiście Wiktor Przyjemski. Na koniec nie udało się awansować, przez co musieliście rozstać się z tym swoim mega utalentowanym juniorem, ale przełożyło się to, no kto wie, czy nie na jeszcze mocniejszy skład. W jakim stopniu właśnie odejście z Wiktora zmotywowało was do podjęcia kolejnej próby zdobycia szczytu? Widać, że wszyscy w klubie, szczególnie prezes, wszyscy jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, żeby Bydgoszczy tą Ekstraligę dać, więc robimy wszystko, co stajemy na rzęsach, żeby w końcu dopiąć swego i awansować. Natomiast to nie jest taka prosta sprawa, bo podobne cele mają pozostałe zespoły, które startują w tej lidze. Nikt, wiadomo, że tanio skóry nie sprzeda. Każdy w miarę sił gdzieś ten skład budował jak najsilniejszy. Natomiast teraz na pewno bym powiedział, że ten zespół jest silniejszy w składzie seniorskim. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, to wydaje mi się, że mamy tych seniorów lepszych niż w tamtym sezonie. Tamten sezon gdzieś duże spadki, szczególnie Keneta Bierę i Davida Belego, bo gdyby, mówię, jeden zawiódł jeszcze
jeszcze nie byłoby aż tak źle, to natomiast dwójka zawodziła. Wiktor Przyjemski, rzeczywiście, nie da się tak go zastąpić. Był najlepszym zawodnikiem ligi, najlepszym naszym zawodnikiem. Natomiast tam, gdzie były najważniejsze mecze, się decydowało o awansie, czyli play-offy. Wiktora niestety z nami już tam nie było, bo doznał kontuzji i podobnie dwa lata wcześniej też gdzieś Wojens stracił tego paliczka, miał tam z palcem problemy, tutaj miał z kręgiem szyjnym, więc mówię, te dwa ostatnie sezony Wiktor jechał super sezon, a w najważniejszych momentach go akurat nie było, więc troszkę to pod tym względem pokulało. Natomiast uważam, że w tej formacji juniorskiej wprowadziliśmy szczególnie rywalizację. No nie ma nic lepszego w sporcie jak sportowa zdrowa rywalizacja, kto lepszy, ten jedzie. Mamy na dzień dzisiejszy i Franka Karczewskiego, Franka Majewskiego, który dołączył do końca wieku juniora, do 21 roku życia, będzie w naszym zespole. Mamy Oliwiera Buszkiewicza, Bartka Nowaka, teraz właśnie dwóch nowych, Emil Maroszek, Adam Podkowski zrobili licencję. We wrześniu też będzie kończył Max Pawełczak, więc mówię, to nasze grono juniorów się rozrasta, każdy gdzieś tam pręży muskuły i pokazuje swoją siłę na treningach, więc mam nadzieję, że to się przełoży na dobre wyniki sportowe w meczach. No właśnie, jeśli chodzi jeszcze o to wcześniejsze wyliczanie przez nas składu Polonii, to właśnie w 2023 roku mówił pan u nas na antenie, właśnie w kontekście powrotu do Bydgoszczy wspomnianych Liagera i Bellego, o nowej, starej Polonii. W tym sezonie, co ciekawe, po raz kolejny mamy do czynienia ze starą nowością i stąd nasze pytanie, czy wasze tegoroczne zakupy, ruchy transferowe były poniekąd podyktowane właśnie znajomością, nazwijmy to, bydgoskich realiów przez nowych, starych zawodników, czy może ich przyjście to raczej kwestia no, ich formy po prostu w ostatnim czasie, a nie znajomość kątów bydgoskiego toru czy bydgoskich knajp? Troszkę połączenie jednego i drugiego, że powiem, że i zawodnicy analizując, czy chcą w danym zespole jeździć. Aha. Akurat wyłączamy knajpę, tak właśnie chciałem dopytać. Chodzi głównie o tor, że jeżeli analizują, jak w zespole chcą jeździć, to te własne kąty, a więc tor domowy musi im też pasować, więc nikt nie będzie przychodził do zespołu, gdzie ten tor domowy mu mocno nie pasuje, nie chce tam jeździć, więc zawodnicy na pewno gdzieś tam grymaszą i szukają innych zespołów. I podobnie kluby, jak się rozglądają z zawodnikami i składają oferty, rozmawiają, to chcą, żeby ten zawodnik przynajmniej u siebie gdzieś tam był silny, żeby to wszystko mu pasowało, że i znaliśmy tutaj realia, jak jeździ Kaj w Bydgoszczy, wiedzieliśmy, jak jeździ Krzysztof Buczkowski, więc wiemy, że ten tor bydgoski im pasuje, więc na pewno te transfery były połączone z tym, żeby ich tutaj do Bydgoszczy sprowadzić. Mm-hmm. A jeśli chodzi o U24, bo rozmawialiśmy już o tym transferze w zeszłym roku, no przepraszam, po zeszłym sezonie. W zeszłym roku wiadomo był Szymon Schlabder-Bach, który pasował wam do składu głównie dzięki swoim własnościom swojego paszportu, ze względu na konieczność posiadania w składzie dwóch Polaków. Wiadomo, choć był Jeleniewski, potem Szczepaniak, no to oni bardziej pasowali na U40 w tym wypadku. Teraz macie Mateusza i oczywiście Buczka, więc na pozycji pojawił się U24 Tim Sorensen. Czy obserwowaliście go już wcześniej? Na przykład jak jeździł w Ostrowi i tam już były rozmowy, czy dopiero teraz? Czym sobie zasłużył? No to zaufanie. Obserwowaliśmy cały rynek. Trzeba sobie zdać sprawę, że ten rynek nie jest jakoś wielce szeroki, więc trzeba było wszystkich obserwować i gdzieś bardziej mu się przyglądać. Bardziej, czy on już, nie wiem, rok wcześniej na przykład myśleliście o nim, czy dopiero teraz? Bardziej myśleliśmy w tym sezonie 2023, jak startował w meczach w starcie Gniezno, gdzieś tam kilka razy się do Gniezna wybrałem, oglądałem go na żywo, gdzieś tam złapaliśmy wspólny język, rozmowy i gdzieś mówię, wynotowaliśmy sobie, jakich zawodników ewentualnie byśmy w Bydgoszczy chcieli i tych nazw gdzieś tam za dużo nie było. Na pewno był w tym Tim Sorensen, również patrzyliśmy też na Sertę i Salka, się przyglądaliśmy, też na Wiktora Jaśnińskiego, więc gdzieś tych prób do podejścia na zawodnika U24 było kilka, natomiast ten Tim Sorensen naprawdę waleczny chłopak, w Gnieźnie kręcił też średnio tam koło 2-1, więc całkiem niezła średnia na ten poziom i tak gdzieś mentalnie po rozmowach zobaczyliśmy, że będzie pasował do zespołu z Bydgoszczy i dopiliśmy kontrakt. No właśnie, tym bardziej, że prawie słabych tam meczów nie miał, a jednak gryzł ten tor. To jeszcze w takim razie zapytamy się o najnowszy nabytek, który w zasadzie za 5-12 do was dołączył, czyli Franek Majewski. Ja tak trochę Patryka pod autobus wrzucę, więc Patryk, będziesz mógł to skontrować, ale kiedyś sobie rozmawialiśmy, bo przez to, że to druga liga była, to tak się tego Franka za bardzo nie naoglądaliśmy, tylko to, co jest dostępne na YouTubie, ale Patryk tak mówi mi w którymś momencie, kurczę, ty patrz, no Franek Majewski, niby talent, wszędzie się o nim mówi, ale już 18 lat, tam meczy świetnych, to tam jeszcze setki nie pojechał, więc pytanie do pana, tutaj naszego gościa, gdyby pan mógł sylwetkę przybliżyć Franka Majewskiego, czym takim wam zaskarbił waszą sympatię i czego się można po nim spodziewać, jego zalety, jego wady?
No i skąd ten szum właśnie wokół tego nazwiska takiego mało jeszcze znanego zawodnika? Franku można się spodziewać wszystkiego. Jest to zawodnik, który może i te drugie biegi juniorskie wygrywać, równie dobrze może przyjeżdżać ostatni. Natomiast tak w tym żużlu drugoligowym, pierwszoligowym i ekstraligowym nikt naprawdę nie dał mu jeszcze szansy. Natomiast jest to zawodnik z potencjałem. Na treningach wygląda bardzo, bardzo pozytywnie. Gdzieś też bliżej, jak w Toruniu był na 250, przyglądał mu się też Toner Bajewski, który też rekomendował, że to jest dobry chłopak i warto go na pewno też do Bydgoszczy ściągnąć. Dopiliśmy ten kontrakt, Franek z nami podpisał do 21 roku, a więc będzie u nas 4 lata. I naprawdę Franek pozytywnie na to, że wygląda, natomiast na dzień dzisiejszy objeżdżony z drugą ligą, natomiast nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby dać mu szansę w pierwszej lidze i jeżeli gdzieś tam będzie lepiej wyglądał czy od Oliwiera, czy od Bartka Nowaka, to na pewno dostanie szansę w lidze i miejmy nadzieję, że ją wykorzysta. Mm-hmm. No właśnie, a jak to wygląda na tych treningach właśnie w porównaniu z Nowakiem, Buszkiewiczem czy resztą, czy Frankiem nawet? Czy nie można jeszcze zdradzać? Nie chciałbym zdradzać. Jeździli z taśmy, na pewno gdzieś tam Franek Majewski nie musi się wstydzić tych swoich pojedynków z taśmy, więc wygląda... Wygląda dobrze i powygrywał z chłopakami, też czasami i przegrał, więc te pojedynki tam są na dzień dzisiejszy wyrównane. Natomiast dla dobra wszystkich juniorów gdzieś tam chciałem, żeby wszyscy walczyli i gdzieś mówię, nie ma nic lepszego w sporcie jak zdrowa sportowa rywalizacja, a najlepsi będą jeździli. A proszę powiedzieć, jak mu wychodzi kopanie kolejne? Radzi sobie. Ja chciałem tylko sprostować, że faktycznie, ja mówię 18 lat, to przecież rocznikowo, a tak naprawdę 17 dopiero skoczył no, 4 miesiące temu, więc faktycznie taką dobrze to była zakulisowa rozmowa. Franek, jak dobrze pamiętam, a 28 grudnia 2006 się urodził, więc 18 lat będzie kończył po Bożym Narodzeniu w tym roku, więc na pewno młody chłopak jeszcze ma na tej juniorce troszkę czasu, żeby się pokazać, na pewno tylko trzeba dać mu szansę, a uważam, że na pewno umiejętności ma i będziemy mieli z niego pożytek. Mm. W takim razie przechodzimy do naszego ulubionego momentu, jeśli chodzi o wywiady z menadżerami, czyli oceny zespołów drugiej Ekstraligi, więc mamy dla pana tutaj, pan tego nie widzi, ale na ekranie nasi widzowie widzą 7 pozycji dla pana i tym zespołem się zajmiemy, na który pan wskaże, więc proszę nam powiedzieć tutaj numerek od 1 właśnie do 7. To numer 1. No to Ostrów. W takim razie zacznijmy może od zalet. Gdzie tutaj upatruje pan właśnie te trudności, jeśli chodzi o Terzet Ostrowie jako przeciwnika waszego w tym sezonie? Zespół na pewno mocny. Jeden z kandydatów do awansu. Nasz pierwszy przeciwnik, który mamy właśnie 14 kwietnia w meczu domowym. Jeśli chodzi o Ostrów, to tam jest wielu zawodników, czy których mają coś do udowodnienia. W tej najwyższej klasie Ekstralidze ten ostatni sezon pojechali nie za dobry. Myślę tutaj właśnie o Fredriku Jakobsenie, myślę o Czugunowie, więc na pewno będą chcieli coś w tym sezonie udowodnić. Również Chris Holder też ma wiele rzeczy do udowodnienia. Gdzieś tam najstabilniejszym się punktem wydaje Tofik Musielak, aczkolwiek gdzieś tam dopadła go kontuzja pod koniec sezonu, więc też musi się gdzieś wjeździć, więc mają chłopaty co pokazywać na torze. Natomiast gdzieś, jeśli chodzi o minusy, to szukałbym to w juniorce, tak? Bo naprawdę ta szkółka ta Mariusza Staszewskiego działa na fajnym poziomie, wielu dobrych wychowanków. Gdzieś tam się wydawało, że i Grzelak, i Poczta, i Krawczyk, więc i Szostak, więc chłopaków sporo gdzieś tam na ten rynek wypuścili. Natomiast to do czego, to zostali na dzień dzisiejszy w lidze z dwoma braćmi, Sebastianem i Gracjanem Szostakami. I tak jak z Sebastianem, pewnie każdy kibic się zgodzi, że to już junior na tą ligę dosyć wartościowy i tych punktów będzie robił dużo, natomiast Gracjan pewnie będzie musiał się jeszcze objeżdżać i sporo uczyć, żeby tych punktów więcej dowozić i pewnie tak jakby Mariusz usiadł w tym momencie, to pewnie by bardziej chciał u siebie mieć czy Grzelaka, czy kogoś innego, przy nawet wypuszczeniu Krawczyka, natomiast takie gdzieś tam ruchy porobili, że niekoniecznie ci ich najmocniejsi juniorzy w zespole zostali. No właśnie, ale co pan sądzi o tym, już przez zimę mówiło się o tym, jak ta Ostrowia jest mocna, a potem jakoś to zdrżało, bodajże chyba jeden z byłych prezesów nawet gdzieś tam wróży to, że to będzie jakieś 5. miejsce czy jakieś niższe, dlatego że to są jednak zawodnicy niby ekstraligowi, ale niechciani i to ze względów sportowych, tak więc trochę przychodzą na budowanie się, trochę pokazać, czy to, co ten średni poziom, można powiedzieć, w ekstralidze przełoży się na wysoki w pierwszej lidze, czy tam no, w tej ekstralidze drugiej. Jak pan na to się zapatruje? Czy tu nie jest tak, że za dużo, zbyt wielu zawodników przychodzi na odbudowanie i to, że no,
schodząc ligę niżej, nie jest takie oczywiste, że to będą takie silne działa. Ja się z tą opinią, że gdzieś tam piąte miejsce niżej nie zgodzę. Ja uważam, że to będzie bardzo, bardzo silny zespół i dla mnie to jest na pewno top 4 i gdzieś tam się będą bili, czy w finale, czy w półfinale, czy nawet o awans, bo to jest silny zespół. Są to chłopacy, którzy potrafią jeździć, to nie są jacyś tam zawodnicy, którzy gdzieś tam nie potrafią. To, że spadają ligę niżej, czy tam Czugunow, czy Chris Holder, czy właśnie Frederik Jakobsen, są to nic naprawdę wartościowi i uważam, że to będzie bardzo, bardzo silny zespół i na pewno bym go nie lekceważył, rozmawiając tutaj o awansie do Ekstraligi, więc uważam, mimo że się pozbyli Kuby Krawczyka, to będą naprawdę bardzo, bardzo silnym i wymagającym zespołem i już to pokazują w niejednych sparingach, więc na pewno trzeba się z nimi liczyć. No dobrze, rok temu... I przede wszystkim już tutaj dodam, mają bardzo dobrego i charyzmatycznego trenera, Mariusz Staszewski, gdzieś z tymi chłopakami w Ostrowie pracuje dłużej, już ten tor na pewno rozumie, wie jak ten tor przygotować. Z juniorami także pracuje dosyć sporo, więc też bym upatrywał to na pozytyw, więc jakiś handicap dla nich. Więc takie zmiany gdzieś tam dosyć częste też nie zawsze są dobre, natomiast tutaj, że Mariusz pracuje dłużej, to na pewno działa na plus Ostrowi i będzie to silny zespół. No tak. Rok temu, bo pan w ogóle ma takie zdolności przewidywania, przynajmniej u nas na kanale, więc rok temu pytaliśmy pana o Zieloną Górę, w tym na przykład o Rasmusa Jensena i jeśli chodzi o niego, to stwierdził pan, że jest to zawodnik na top 5 całej ligi. Rzeczywiście to się sprawdziło, że ten sezon w Gdańsku rok wcześniej nie był jedynie dziełem przypadku. Stąd też tym razem stawiamy panu poprzeczkę troszeczkę wyżej. Którzy zawodnicy według pana mają największą szansę znaleźć się w top 3 drugiej Ekstraligi 2024? Ja rozszerzę, żeby trafić do top 5, a nie top 3. Top 5 widziałbym dwóch swoich zawodników, a więc Krzysztof Łuczkowski i Kai Hukenbeck. Uważam, że ta dwójka będzie w top 5. Mhm. Natomiast jeżeli miałbym do tych dwóch zawodników dokładać jeszcze następnych, to uważam, że na pewno silnym punktem będzie Brady Kerz z Rowu Rybnik, więc tą trójkę już podałem. Pozostali gdzieś zawodnicy z pozostałych zespołów szukam i mogą jeździć w kratkę, aczkolwiek też uważam, że silnym punktem będzie już może nie w top 5, a w top 10 Aleksander Łoktajew z Poznania. Jak miałem wymieniać tych takich liderów na top 5, to właśnie tą czwórkę. A taki Krzysztof Kasprzak, uważa pan, że poradzi sobie tak jak na przykład Przemo Pawlicki, schodząc z tego samego klubu ligę niżej, czy to jednak będzie już echo starej formy mistrza? Znaczy pewnie gdzieś tam przydarzą się Krzyśkowi mecze, gdzie będzie zdobywał zdobycze dwupunktowe, natomiast wiadomo, że na koniec sezonu, szczególnie tu panowie redaktorzy lubią statystyki i gdzieś zobaczą jak u siebie, jak na wyjeździe i uważam, że te mecze wyjazdowe nie wszystkie tak fajnie Krzyśkowi pójdą i też pewnie znajdą się mecze, gdzie będzie robił po 4-5 punktów i gdzieś pewnie Eryk Kuźwiak z niego nie będzie zadowolony, więc uważam, że Krzysztof będzie mieszał te mecze, że będzie miał i lepsze, i gorsze, ale na pewno nie będzie tak wysoko jak Przemek Pawlicki. No, dla jego dobra to lepiej, żeby tak nie robił, bo zarówno ja, jak i Patryk w naszym Liga Menadżerze mamy go w swoich drugoligowych składach, więc żeby tutaj nie było żadnych obsztosów. No nic, to był bardzo, ale to bardzo szybki, jak nie nasz wywiad, bo zazwyczaj te rozmowy są o wiele dłuższe, ale dziękujemy serdecznie za po raz setny, że się pan pojawił u nas w studio. No i oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego w nowym, nadchodzącym sezonie, żeby Bydgoszcz przejechała kolejny sezon zdrowo, no i żebyście dawali dużo radości, bo awans to wiadomo, to już się na koniec decyduje. Zawsze miło się z panami redaktorami spotkać, porozmawiać o Speedwayu, więc niezmiernie miło tu z fachowcami porozmawiać, natomiast też trzeba tą naszą rozmowę gdzieś traktować z przymrużeniem oka, jeśli chodzi tu o nasze wróżenie z fusu, bo tak zawsze to wszystko zweryfikuje, my możemy tutaj się mądrzyć, że ten będzie lepszy, ten gorszy, ten zespół wygra, tam wygra, a wszystko weryfikuje tor i na torze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Święta. Wiadomo. Pewnie, bo KK będzie w top 5 na 100%. Dobrze, dziękuję. Ja też również w imieniu Darka i swoim parku maszyn i mamy nadzieję do zobaczenia gdzieś na torach. Może się pojawimy, czy to w Bydgoszczy, gdzieś na jakimś meczu wyjazdowym, bo postaramy się odwiedzić tą Polskę żużlową w te wakacje, więc dziękujemy za wizytę i do zobaczenia na torach. Dziękuję, zapraszam do Bydgoszczy, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo.